Cześć, jestem Kuba. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić choinkę z włóczki. Będziemy oczywiście potrzebować zielonej włóczki, taśma dwustronna, marker, nożyczki, klej do drewna, wyciory do fajek, które możesz kupić w każdym sklepie plastycznym. Ja użyję papierowych kulek, które też można dostać w sklepie plastycznym. Ty możesz użyć koralików albo guziczków. I kawałek sznurka. Jedna ważna rzecz, którą jeszcze musisz kupić w sklepie plastycznym, to folia w formacie A4. Sztywna folia, z której zrobimy podstawę naszej choinki. Na początek użyjemy naszego prostego cyrkla. Sznurkiem zaznaczamy połowę naszej kartki. A następnie zawijamy pisak w sznurek i przytrzymując go na środku kartki rysujemy łuk, który za chwilę wytniemy. Do łuku musimy przyczepić dwustronną taśmę klejącą. W jednym rogu i w drugim. Odklejamy wierzchnią warstwę naszej taśmy. A teraz całość składamy tak, żeby powstał nam stożek, czyli coś w stylu choinki. O, właśnie w taki sposób. Jeszcze jeden kawałek taśmy dwustronnej na odstający róg. I nasza forma już jest gotowa. Ok. Teraz będziemy potrzebować duży kawałek włóczki. Zanim zamoczymy go w kleju do drewna, nawin go na podstawę Twojej choinki, żebyś wiedział, ile będziesz włóczki potrzebował. Podobnie jak w przypadku bombki z włóczki, im więcej tej włóczki, tym lepiej choinka będzie wyglądać. Okej, włóczkę już mam przygotowaną. Tutaj mam przygotowany roztwór 2 łyżeczek glikolu, 1 łyżeczki wody. Wszystko razem mieszamy, a nasza włóczka ląduje w naszym roztworze. Uważaj, żeby się nie poplątała, bo jak już będzie zamoczona w kleju, jest strasznie trudno ją rozplątać. Zwróć uwagę, żeby dokładnie cała włóczka się namoczyła w kleju. Kiedy już to zrobisz, możesz ją powoli zacząć nawijać na podstawę naszej choinki. No, nie jest tak łatwo.
Przytrzymujemy sobie włóczkę cały czas jednym palcem i powoli nawijamy ją na nasz stożek. Radzę ci użyć szybko schnącego kleju do drewna. Nie będziesz wtedy musiał długo czekać. Okej, mam już całą włóczkę nawiniętą. Żeby mieć pewność, że wszystko będzie się dobrze trzymać, możesz zostawić formę do wyschnięcia na całą noc. Rano, kiedy wstaniesz, o tak będzie wyglądała twoja choinka. Klej do drewna, kiedy wyschnie, staje się przezroczysty, a kolor włóczki dalej jest widoczny. Ściągamy naszą włóczkę naszej podstawy. I choinka już prawie gotowa. Zostało nam ją tylko przyozdobić. Ja użyję do tego papierowych kuleczek i kleju do drewna. Właściwie nie. Klej do drewna zostawię tobie. Ja użyję mojego magicznego pistoletu. Taki pistolet bez problemu możesz dostać w każdym większym markecie. Nie kosztuje dużo. Znajdź około 5 zł. Tak samo naboje do niego też bardzo łatwo znaleźć. Tym razem około 2 zł. Żadne koszta. Musisz tylko bardzo uważać, kiedy korzystasz z takiego pistoletu, ponieważ on rozgrzewa ten klej do dosyć wysokiej temperatury i można się trochę oparzyć. A właśnie na bombce, na choince, przepraszam, nie może zabraknąć też łańcucha. Dlatego wykorzystamy wycior do fajki. Taki wycior możesz kupić w sklepie plastycznym. Zawijamy go w sprężynkę. No, na naszym stożku myślę, że będzie najlepiej go zawinąć. I umieszczamy go na naszej choince. Czubku choinki przykleję kokardeczkę. I nasza choinka gotowa. Powodzenia! Ten i więcej pomysłów znajdziecie na stronie klubu Primusia i Werki. Przygotowaliśmy tam dla Was opis krok po kroku i zdjęcia. Adres znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku.